Wysoka Rado, otwieram 25. zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności na 15 radnych stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 13 radnych, więc nasze obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza, witam panią skarbnik. Szanowni państwo, wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Pozwolicie, że go przedstawię. W punkcie pierwszym otwarcie obrad. W punkcie drugim stwierdzenie kworum. W punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad sesji zwyczajnej z dnia 6 października i oraz ze sesji zwyczajnej z dnia 29 września bieżącego roku. W punkcie piątym sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. W podpunkcie pierwszym opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. W podpunkcie drugim dyskusja. W punkcie szóstym utrzymanie cmentarzy komunalnych w mieście. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej. W podpunkcie drugim dyskusja. W punkcie siódmym realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt drugi dyskusja. W punkcie ósmym podjęcie uchwał. W punkcie dziewiątym informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie jedenastym informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji. W punkcie dwunastym sprawy różne. I w punkcie trzynastym zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi, zastrzeżenia lub wnioski do porządku obrad dzisiejszego naszego posiedzenia? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Będziemy to próbować w formie już elektronicznej prowadzić w nowym systemie. Więc bardzo proszę, aby udostępnić formę głosowania. Chwilę cierpliwości. Głosowanie jest kworum. Jeszcze
Maćku? O, pani Marty. Pani Marta chyba jest. On jest, jeszcze pan Jędrzycki. Czy wszyscy już jesteśmy? Ja nie widzę. Pani Krystyno. Ja przedtem miałem to możliwość. Możemy głosować. Czyli teraz. Kto jest za przyjęciem porządku? Obecność. Za przyjęciem protokołu. Wszyscy. To protokół był? Czyli kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Z tego co wiemy, to wszyscy już oddali. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punktu piątego. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. Teraz poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zaproszeni, panie burmistrzu. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zaopiniowała sprawozdanie za 2019 rok. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku po przeanalizowaniu otrzymanej informacji dotyczącej działalności wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej stwierdziła, że swoje zadania statutowe w zakresie utrzymania komunalnych terenów zielonych, czystości i porządku w mieście, utrzymania dróg, targowiska miejskiego i obsługi strefy płatnego parkowania oraz gospodarki wodno-ściekowej, w tym też utrzymania cmentarzy komunalnych i administrowania miejskim zasobem mieszkaniowym i lokalowym, zakład realizuje właściwie. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym została przeprowadzona szczegółowa realizacja poszczególnych zadań oraz planu finansowego według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w poszczególnych działach. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i wnioskuję o przyjęcie powyższej informacji do wiadomości przez Wysoką Radę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiocie tego sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjmuje tą informację do wiadomości. Przystępujemy do punktu szóstego. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta. Tutaj również poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja również w dniu 22 października na swym posiedzeniu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w części dotyczącej utrzymania cmentarzy komunalnych i po przeanalizowaniu otrzymanej informacji dotyczącej działalności wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej stwierdziła, że swoje zadania statutowe zakład realizuje właściwie. Komisja zgodnie z ustalonym przedmiotem tej działalności opracowała opinię dotyczącą utrzymania cmentarzy komunalnych. Zakład administruje cmentarzami komunalnymi przy ulicy Ofiar Katynia oraz przy ulicy Kościuszki. Oprócz zadań statutowych oraz bieżących utrzymania czystości na terenie cmentarzy wykonano w 2019 roku modernizację kaplicy cmentarnej przy cmentarzu na ulicy Ofiar Katynia. Wykonano alejki z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa w ilości 212 metrów kwadratowych. Ułożono obrzeże betonowe szare w ilości 104 metrów bieżących. Wykonano ogrodzenie cmentarza przy ulicy Kościuszki od strony Liceum Ogólnokształcącego z płyt betonowych o wysokości 1,5 metra, to jest 41 metrów bieżących tego ogrodzenia. Wykonano również ogrodzenie z siatki o długości 5 metrów, wykonano bramę wjazdową o szerokości 4 metrów oraz wykonano osłony śmietnika z płyt betonowych wraz z utwardzeniem gruntu. Szczegółową realizację planu finansowego według klasyfikacji budżetowo-finansowej w poszczególnym zakresie opisano w przedłożonym sprawozdaniu. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w części dotyczącej utrzymania cmentarzy komunalnych i wnioskuje o przyjęcie powyższej informacji do wiadomości przez Wysoką Radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa w podpunkcie dyskusja zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości. W punkcie 7 realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Tutaj poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie na temat realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 26 października 2020 roku zapoznała się z informacją na temat realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta Lubaczowa. Polityka środowiskowa miasta ukierunkowana jest przede wszystkim na zagadnienia dotyczące. Punkt pierwszy. Ochrona powietrza, ochrony przed hałasem mające na celu zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcję emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwości hałasu. Punkt drugi. Ochrony wód, czyli zapewnienie odpowiedniej jakości wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa. Punkt trzeci. Ochrony gleby i powierzchni ziemi, to znaczy zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej gleb, ochrona przed degradacją. Punkt czwarty. Racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych polegającego na zmniejszeniu zużycia energii, surowców i materiałów. Punkt piąty. Ochrony zasobów przyrodniczych, mające na celu zachowanie tych zasobów z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych i racjonalna eksploatacja lasów. Punkt szósty. Doskonalenia i racjonalizowania systemu gospodarki odpadami, co ma się przyczynić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenia poziomu odzysku. Punkt siódmy. Rozwijania współpracy z sąsiednimi gminami oraz prowadzenia skutecznej akcji edukacyjnej. Z kolei plan gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach
od 2013 roku nie zobowiązuje gminy do jego opracowania. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Lubaczowa w 2008 roku była przygotowana na lata 2008-2011 z perspektywą do 2019 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację i wnioskuje do Rady Miejskiej o jej przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada tą informację przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do punktu 8. W punkcie 8 jest to podjęcie uchwał zaplanowanych na dzisiejszą sesję zgodnie z porządkiem. Pierwsza uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Lubaczowie. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych, o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie nadania nazwy ronda w Lubaczowie imieniem zesłańców Sybiru. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały dotyczącej nadania nazwy ronda położonego w Lubaczowie przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Juliusza Słowackiego, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako część działki o numerze 1994/21, drugiej działki o numerze 1994/24 i działki o numerze 1994/30 imieniem zesłańców Sybiru. Nie wniosła uwag i zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa w tym przedmiocie w dyskusji by zabrał głos? Jeśli nie widzę nikogo chętnego, więc przystępujemy do głosowania. Mnie też tak wyskoczyło. To potwierdzić w kole. A za przeciw wstrzymujących i tak, i za. Pracują nad tym. Technika IT działają. Głosowanie pierwszą uchwałą jest. Teraz powinno być głosowanie. Tu pójdzie. A to może pójdzie. Jest na tu. Nie ma głosowania, to znaczy na łączu głosowania. Nie ma. Głosowanie. Thank you.
Jeśli ma ktoś dostęp, to może, ja nie mam. Jeszcze chwileczkę. Przeskoczyło mi, kto zagłosował jak, ale... Nie głosując. Już jest następny punkt. Dobra, to ja to ręcznie przegłosuję. Szanowni Państwo, no to informatyka nas lekko zawodzi, więc tą uchwałę przegłosujemy w formie ręcznej. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Krzysztof Czerniak. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. I Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Drugi projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Lubaczowie. Również poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo, przepraszam najmocniej, Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie nadania nazwy ronda w Lubaczowie imieniem kardynała Mariana Jaworskiego. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwały dotyczącej nadania nazwy ronda położonego w Lubaczowie przy skrzyżowaniu ulic kardynała Stefana Wyszyńskiego, pułkownika Dąbka, ulicy Żółki i Sportowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako części działek o numerach 421, części działki o numerze 5291/2 oraz części działki 651/13 imieniem kardynała Mariana Jaworskiego, nie wniosła uwag i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącego za wyczerpującą opinię. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Czerniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszenie gościa. Ja mam takie pytanie, bo wiemy, że tam wylądował papież, odprawił mszę i oczywiście stamtąd wystartował. I od pewnego czasu, jak wskoczyło nam na wokandę, że będzie zmiana, na w ogóle nadanie tego ronda, mieszkańcy Lubaczowa pytają, dlaczego nie Jana Pawła II. I chciałbym tak tutaj do pana przewodniczącego wnioskiem formalnym, żeby może to odwlec chociaż o jedną sesję i wszyscy radni może by podjęli jakąś stosowną decyzję i może byśmy nazwali to rondo Jana Pawła II, naszego papieża, który w naszym mieście był. I związany jest z tym terenem, ze stadionem, no i tak może by rondo upamiętnił. Czy coś? Wniosek formalny o przegłosowanie na następną sesję, żeby to przegłosować. Dobrze. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy pan burmistrz się do tego będzie odnosił? Czy ktoś jeszcze z państwa?
Nie widzę, no to ja sformułuję wniosek w ten sposób, że wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały i przedyskutowanie na następną sesję, czy kogo uświetnimy na nazwą ronda przy ulicy Wyszyńskiego, pułkownika Dąbka, Sportowej Żuki. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Bo to się wprowadza, zaraz będziemy informatycznie. Ale nic się nie pokazuje. U mnie nie ma takiego bajera. Ojej, pani Krystyno, to ile osób brało w głosowaniu? Za 8, przeciw 1, wstrzymał się 1, nie zagłosowało. Nie poszło, u mnie nie poszło. Okej, czyli przeprowadzimy co do wniosku, przeprowadzimy głosowanie ręcznie, żeby wszyscy byli. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Wstrzymuję się. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że wniosek radnego przeszedł. 11 głosów za przy 2 wstrzymujących się głosach. Czyli tą uchwałą zajmiemy się na następnym posiedzeniu Rady. Trzeci projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. I teraz poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 26 października 2020 roku, po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwały, wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza, zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Tradycyjnie będziemy głosować, bo to część ma dostępy, część nie ma osób dostępu, więc panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 26 października 2020 roku po zapoznaniu się z powyższym projektem uchwały, wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zabierze głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę potwierdzić kworum jeszcze raz. No to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Piąty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Pan Jan Radłowski, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej, proszę o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 roku po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwały, wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś może elektronicznie, to... Wszyscy oddali? I teraz widzę. Okej. Dziękuję bardzo. Widzę, że wszyscy oddali głos. Więc stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do szóstego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu 26 października 2020 roku zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A może tak słowo komentarza, pani skarbnik, te stawki są na poziomie roku tego, wzrastają o 10%. I przy wszystkich. Ale przy wszystkich uchwałach tych podatkowych jest podobnie w wskaźnik inflacji. Podobnie przy uchwale w sprawie
Tam były zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy. Dziękuję bardzo za informację. Czy ktoś z Państwa jeszcze w dyskusji zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę bardzo, głosujemy. Również widzę to, że 13 osób głosowało, wszyscy są za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 7 projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Również pan Jan Radłowski, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Proszę o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 26 października 2020 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa zabierze głos w dyskusji? Nie widzę, to będziemy przystępować do głosowania. Bardzo proszę. Głosujemy. Za głosowało 13 państwa radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do 8 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenie inkasenta. Również proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Jana Radłowskiego o opinię. Również dnia 26 października 2020 roku komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Bardzo prosiłbym o umożliwienie głosowania. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Lubaczowskiej Rady Seniorów. Tutaj poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na swym posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, nie wniosła uwag i zaopiniowała pozytywnie. Chciałbym tylko tutaj dodać, że zmiany w statucie wynikają z sytuacji, jaką mamy w tej chwili związaną z epidemią i po prostu to na pewno usprawni pracę Rady Seniorów, dlatego wydaliśmy opinię pozytywną. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lubaczów w przedmiocie wzajemnego powierzania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodą i zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy ktoś w przedmiocie tej uchwały zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że zagłosowało 13 radnych, uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Tutaj również poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty. Przepraszam bardzo, zagolopowałem się. Panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 21 października 2020 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, nie wniosła żadnych uwag i zaopiniowała go pozytywnie. Podobnie jak przy Lubaczowskiej Radzie Senioralnej, tutaj Młodzieżowa Rada poprosiła o przedłużenie kadencji ze względu na niemożliwość wykonania wszystkich swoich zadań w związku z panującą pandemią, więc komisja przychyliła się do przedłużenia kadencji Młodzieżowej Radzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta, 12 głosów za, jeden był głos przeciw. Ostatni, 12 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tu poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej zajmowała się 26 października 2020 roku. Zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się, proszę o naciśnięcie właściwego guzika. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Wyczerpaliśmy punkt podjęcie uchwał. Przystępujemy do punktu 9. Informacja burmistrza miasta o pracach między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, to będzie krótka informacja, ponieważ to są 2 tygodnie od ostatniej nadzwyczajnej sesji. Przez ten czas wykonywałem bieżące czynności związane z kierowaniem miastem i na dzień dzisiejszy nie mam jakichś specjalnych informacji co do takich wydarzeń czy takich sytuacji, które bym szczególnie chciał dzisiaj Państwu przekazać. Także tyle, jeśli chodzi o z mojej strony informacji co do działalności za ostatnie 2 tygodnie. Dziękuję panie burmistrzu. Czy może ktoś z państwa radnych jakieś pytanie ma do pana burmistrza w tej części? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę. Pan Roman Łańcucki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Gdzieś około roku temu zgłaszałem interpelację na osiedlu Słowackiego o uporządkowanie troszeczkę praktycznie przeszkadzających i zagrażających bezpieczeństwu drzew, a to jest kasztan naprzeciw bloku 32 na osiedlu Słowackiego, to jest wierzba na rogu ulicy Krasińskiego i Słowackiego i to jest jesion na, przy ulicy Krasińskiego na przerwie między garażami. I drugą moją interpelacją wtedy też było umiejscowienie na wprost bloku 32 progu zwalniającego, ponieważ tam bardzo dużo dzieci w tej chwili jeździ na rowerach, na hulajnogach, na deskach, a niektórzy nasi mieszkańcy troszeczkę szarżują samochodami. Niestety nie da się inaczej ich poskromić, jak zakładając ten próg. No i też tam była mowa o słupkach, co prawda 2 słupki zostały umiejscowione, które tam praktycznie mało dają, bo omijane są przez samochody, które parkują tam na trawniku. Ale bym chciał ponowić interpelację, bo to mnie mieszkańcy pytają, co się z tym dzieje odnośnie przycięcia tych 3 drzew i odnośnie tego progu na ulicy, na tej ulicy osiedlowej na wprost bloku 32. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Krzysztof Czerniak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszenie goście. Ja mam prośbę tutaj do może 2 takie kwestie. Jedna kwestia to jest wymalowanie kaplicy na nowym cmentarzu, odnowienie jej. Jest ładnie, wewnątrz jeszcze jest ok, ale zewnątrz bardzo bym prosił, żeby ktoś się tym tematem zajął, pochylił się nad tym, może już nie na zimę, ale na wiosnę. Zgłaszam to prędzej, żeby był na to czas. Druga sprawa jest bardziej pilna. Chodzi o drogę przy bloku Norwida 8. Jest teraz to łącznik z drogą Hubalanową. I niestety bardzo burmistrza proszę, nawet mieszkańcy błagają o 2 ograniczniki, 2 progi zwalniające. Tam jest kosmos. Dzisiaj rano posprzątałem szkło i wszystko, nie wiem, jakaś drużyna RR w nocy przechodziła i nabrudziła, ale jeżeli chodzi o samochody, przenieśli się teraz z Orzeszkowej i z tamtych terenów na tą drogę albo w tą stronę tutaj do pana Medera, albo do cmentarza i od 12 w nocy wczoraj do 4 rano była totalna impreza. Imprezować mogą, nie ma problemu, są młodzi, muszą się wyszaleć, ale 120 na godzinę niestety nie. To jest tylko dla bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o blok numer 8, tam jest też prośba o remont drogi przy bloku numer 4 i 8 i ich wymianę krawężnika. Ostatnio na komisji, jak mieliśmy w marcu, prosiłem bardzo też w raporcie, żeby przyjrzeć się temu tematu, wrócić może do tego tematu, bo w tamtym roku to już była podjęta decyzja o remoncie. Ja wiem, że jest COVID, że wszystko wydłużone jest w tej chwili, ale też bym prosił, czy to będzie zrobione na wiosnę, chyba lepiej, bo wtedy będzie po mrozie, po śniegu, także nie ma po co teraz tego łatać i wymieniać.
To chyba było tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę. Pan burmistrz będzie się odnosił teraz, czy później? Okej. Jeśli nie ma w tym punkcie Państwa, którzy będziecie zabierać głos, przystępujemy do punktu 11. Jest to moja informacja, więc bardzo krótka. Organizowanie prac Rady, podpisywanie podjętych uchwał. I przystępujemy do punktu 12. Sprawy różne. W sprawach różnych wpłynęło parę pism do Rady, więc pozwolicie Państwo, że je przedstawię. Oczywiście w skrócie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie stosownie do ustawy o samorządzie gminnym przeanalizował oświadczenia majątkowe złożone przez radnych, 14 sztuk, zastępcę burmistrza, sekretarza miasta, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi zasobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, 23 sztuki za 2019 rok oraz w związku z objęciem funkcji i zakończenia pełnienia funkcji przedstawia, co następuje. Stwierdza nieprawidłowości i braki formalne w analizowanych oświadczeniach majątkowych, brak nieprawidłowości i jest tu uzasadnienie. Czyli złożyliśmy bardzo dobre. Burmistrz miasta nas informuje, że na podstawie rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użytecznie, przedstawia informacje o podmiotach, w których wykonywanych jest kara ograniczenia wolności lub praca społeczna przez skazanych. I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Wyszyńskiego. W tych dwóch miejscach są prace społecznie użyteczne wykonywane przez skazanych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwała z dnia 6 października 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, że po pierwsze uchwała nr 273 z dnia 11 września 2020 roku w związku z uchwałą nr 284 z dnia 29 września 2020 nie narusza prawa. Punkcie drugim uchwała nr 284 z dnia 29 września 2020 roku nie narusza prawa. I w punkcie trzecim umorza się postępowanie w sprawie uznania za nieważną uchwałę nr 273. Wojewoda podkarpacki wszczyna postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 267 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. I następne pismo wojewody podkarpackiego, rozstrzygnięcie nadzorcze. Stwierdzam nieważność uchwały 267 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 11 września w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. To rozstrzygnięcie Państwo otrzymacie, żeby zapoznać się z uzasadnieniem. I jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałą z dnia 1 października składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji burmistrza miasta Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Po rozpatrzeniu informacji burmistrza Lubaczowa o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze pozytywnie opiniuje przedłożoną informację. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze zajmowaliśmy się w
we wrześniu. Informacja dotarła do 8 października do nas. O Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tyle pism, co wpłynęły do Rady. Bardzo proszę, czy ktoś w sprawach różnych z Państwa chce zabrać głos. Proszę bardzo, pan Krzysztof Czerniak. Wysoka Rado, panie przewodniczący, zaproszeni goście. Informacja się rozeszła po Lubaczowie w sprawie nowego ronda. Chodzi o rondo przy liceum, tak żeby zobrazować. I mam pytanie też do burmistrza. Kiedy to nastąpi, czy to już jest zatwierdzone i czy to rondo jest, no, będzie zdawało egzamin, jeżeli będzie tam 4 przejścia pieszych. Czy to rondo będzie tylko blokować, czy można jeszcze podjąć jakąś decyzję. Mamy na ponoć 2 lata przed nami. Także do informacji publicznej powinna też wypłynąć od nas, jako od radnych i od burmistrza, z urzędu, jak to będzie wyglądało. Niech mieszkańcy wiedzą, jak to będzie wyglądało. Bo takie zdanie moje, tam jest potrzebne bardzo szybko krzyżówka i światła. I by było wszystko super, mądrych kilku ludzi zatrudnić do tego, żeby to zaprojektowano. Dyskusję społeczną zrobić, jest wszystko zrobione i pozamiatane. To moje tylko tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych? Proszę bardzo. Pan Marek Małecki. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo. Ja na ostatniej sesji informowałem jako przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej o zarejestrowanej kwestie dotyczących utrzymania i odnowy zabytków znajdujących się na naszym cmentarzu. W tym roku zarejestrowaliśmy tę kwestię, prosiłem państwa o udział i ostatnio ze względu na sytuację, jaką mamy w tej chwili związaną z COVID-em, zarząd towarzystwa postanowił odstąpić od tegorocznej zbiórki pieniędzy po prostu w trosce o również kwestujących, żeby nie narażać nikogo z nas na jakieś niebezpieczeństwo. Także ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się, to zadeklarowały swój udział w zbiórce tych pieniążków. Jest to spora rzesza ludzi, bo w granicach 80 osób. Mieliśmy te harmonogramy spięte, mówię, ale z uwagi na ryzyko odstępujemy w tym roku. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom, dyrektorom szkół, szkoły numer 1, 2, liceum, zespołowi szkół za zaangażowanie i chciałbym tutaj życzyć sobie i państwu, żebyśmy doczekali do przyszłego roku i w przyszłym roku, żeby ta zbiórka się odbyła, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Jan Radłowski. Panie burmistrzu, docierają do mnie informacje, że naprzeciw bloku numer 4 i 6A na ulicy Norwida są poza lampy uliczne przesłonięte konarami drzew i mieszkańcy mają prośbę, żeby przyciąć i odsłonić te lampy z uwagi na to, że w tej chwili na ten okres panującej wczesnej ciemności po prostu jest tam to światło bardzo przesłonięte. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie ma, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Wysoka Rado, na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 25. w obecnej kadencji. Dziękuję państwu za udział i życzę wszystkim dużo zdrowia w tym trudnym czasie.